Witam. Dzisiaj będzie o kole zamachowym. To bardzo ciekawy element silnika. Opowiem, jaką pełni funkcję. Ale najpierw rzecz jasna dygresja. Zawsze wiecie co? Fascynowali mnie ludzie, którzy zajmują się czymś na co dzień, przez lata. Jeszcze twierdzą, że to jest ich pasja. I nie chce im się przestać być dyletantem. Wolą nadal pływać po wierzchu, po tematach, powtarzać to, co się zasłyszało gdzieś w pubie, byle się czegoś nie nauczyć. W sumie trzeba przyznać, że taka stanowczość jest niemalże godna podziwu. Otóż właśnie a propos koła zamachowego. Jakiś czas temu, już kilka lat temu, w jednym z motocyklowych katalogów wydawanych tutaj w Polsce natrafiłem na informację przy motocyklu Royal Enfield. Royal Enfield, ten UCE, EFI, już z wtryskiem paliwa. I pod spodem notatka, oczywiście dziennikarska, że Royal Enfield ma tak archaiczny silnik, że posiada nawet taki niespotykany dziś już element jak koło zamachowe. Na koniec w tej samej notatce dziennikarz jeszcze wyraził nadzieję, że może wreszcie normy toksyczności zmuszą indyjskiego producenta, żeby zrezygnował z gaźnika na rzecz wtrysku. Na zdjęciu widnieje motocykl z wtryskiem paliwa. Oczywiście chodzi o to, że rzecz jasna motocykl Royal Enfield nie posiada koła zamachowego, ale jak się Google tłumaczy na przykład z angielskiego, no to mogło na przykład dojść do przekłamania i pomylić można było masę zamachową z kołem zamachowym, prawda? Jeśli ktoś po angielsku wspomniał flywheel to jest koło zamachowe, no to już w Polsce to podchwycono i nikomu nie chciało się nawet zainteresować, żeby to sprawdzić, żeby się dowiedzieć, czegoś nauczyć. I druga dygresja, moi Państwo, mianowicie pewna organizacja związana z Ministerstwem Edukacji, wspierana przez to ministerstwo w oparciu o pewne medialne indywidua, takich showmenów, którzy są wspierani z kolei przez spółkę Skarbu Państwa, więc za to wszystko my płacimy, postanowiła wprowadzić nowy system kwalifikacji dla mechaników. Tak, dla Was, jeśli chodzicie do szkoły technicznej, do mechanicznej, do technikum, to kiedy wyjdziecie z tej szkoły już z zawodem mechanika, to się dowiecie, że żeby bardziej dostać pracę, to musicie mieć jeszcze jakąś tam odznakę, jakieś inne rzeczy. Bo w ministerstwie stwierdzono, że naprawiać obecnego systemu kwalifikacji zawodowych nie ma sensu, to nie jest widowiskowe, zresztą naprawiania nigdy nikt nie podziwia. Lepiej wyskoczyć z czymś nowym i wtedy wszyscy są szczęśliwi. To jest tak mniej więcej, jakbyście zdali maturę w ogólniaku i dowiedzieli się, że teraz to jeszcze musicie zdać maturę plus, bo ona jeszcze bardziej da Wam wstęp na wyższe uczelnie. Brawo! Ciekawe, czy jeszcze w jakiś sposób można utrudnić życie tym, którzy wybrali ten niełatwy zawód. Może by tak dawać kwalifikacje zawodowe, tak jak prawo jazdy. Taki pomysł dla ministerstwa. Na przykład kilka błędów w czasie pracy, no to się dostaje punkty karne. Potem zabiera się kwalifikacje zawodowe na rok czy na więcej. Można je utracić, ponowny egzamin w technikum. Tak jak z prawem jazdy. Polecam, naprawdę. To też bez wątpienia utrudni życie nie tylko młodym ludziom, ale też już tym pracującym, nieco starszym, bardziej doświadczonym, więc wpisuje się świetnie w to, co robicie teraz. Nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, czy chodzi Wam tylko o populizm, o to, żeby dostać jakieś granty, czy czort wie co jeszcze. Nie wiem, ale przestrzeń życiowa, drodzy Państwo, to nie jest zabawka. Jeśli coś nie działa w aparacie państwowym, to nie dubluje się tego drugim urzędem, żeby pokazać, że się coś wymyśliło i zdobyć stołki dla znajomych, obciążać młodych ludzi dodatkowymi kosztami i stresem i czasem, tylko się naprawia, ewentualnie reformuje to, co rzeczywiście może nie działać
tak jak należy. Także zainteresujcie się tym. Ale dobrze, do tematu. Koło zamachowe. Ten termin w ogóle koło zamachowe jest to oczywiście pewnym uproszczeniem, ponieważ nie zawsze jest to oddzielne jakieś koło, ale w samochodach zazwyczaj tak jest. Jest ono umieszczone na końcu wału między skrzynią biegów a silnikiem. Tam jeszcze wewnątrz niego umieszczona jest tarcza sprzęgłowa zazwyczaj. Tak to właśnie wygląda. Zanim przejdziemy do tego, na co ono wpływa i jak jest dobierana do silnika, jego parametry, to trzy obrazowe przykłady dla Was. A więc tak, założenia. Będziemy pieszo, pchając, rozpędzać trzy różne pojazdy. Pieszo będziemy je rozpędzać do prędkości 20 na godzinę i pieszo zatrzymywać bez użycia hamulców. Pierwszym z tych pojazdów będzie rower. A więc stajemy obok roweru i na znak zaczynamy biec. Aż osiągniemy, jak szybko nam się to może udać. Najszybciej, jak nam się to może udać. Aż rozpędzimy rower, biegnąc obok, do 20 na godzinę. A potem, jak tylko osiągniemy tę prędkość, jak najszybciej go zatrzymujemy, bez użycia hamulców. Trzymając go tylko za kierownicę. No z rowerem, rower ile może ważyć? 20 parę kilo, mniej niż 30 zazwyczaj. Taki zwykły rower. W zasadzie dobry plecak wypakowany też tyle waży, no więc pójdzie nam dosyć łatwo. Zarówno z rozpędzaniem, jak i z wyhamowywaniem przy użyciu naszych obcasów w butach, oczywiście. Następnym pojazdem, z którym mamy zrobić dokładnie to samo, jest 200-kilowy motocykl. 200 kilo jak na motocykl to nie jest jakoś super dużo, raczej średnio. I znowu, stajemy obok tego motocykla, łapiemy go za kierownicę i mamy go rozpędzić do 20 i zahamować pieszo, biegnąc obok, bez użycia hamulców, trzymając go tylko za kierownicę. Pójdzie nam już trochę trudniej. Trzeba będzie już się bardziej przyłożyć do gruntu, wziąć większy kąt przyporu, żeby go rozpędzić do tych 20 km na godzinę, a potem jeszcze obcasy w ziemię, no i musimy go zatrzymać, ciągnąc za kierownicę. Jakoś to się uda zrobić, ale widzimy, że jest trudniej. Że trudniej jest tę prędkość 20 na godzinę uzyskać, pchając motocykl. I trudniej jest go w rękach zatrzymać, prawda? Trzeci przykład. To samo robimy z samochodem. Stajemy z tyłu i zaczynamy pchać samochód. Tak, aby rozpędzić go jak najszybciej możemy, do 20 na godzinę, a potem mamy go zatrzymać, chwytając go, nie wiem, na przykład za krawędź bagażnika, za zderzak, jeśli jest wystający. Ta sama zasada. I co się okaże? Że tutaj, żeby rozpędzić samochód do 20 na godzinę, na luzie, z wyłączonym silnikiem, pchając, no to już naprawdę będziemy porządnie się musieli przyłożyć. A żeby go zatrzymać, jest wielka szansa, że jak złapiemy za krawędź bagażnika albo za zderzak, może się okazać, że po prostu wyłożymy się na płasko za samochodem i samochód nas pociągnie, jeśli za bardzo się do tego przyłożymy. Oto właśnie poznaliśmy doświadczalnie, poczuliśmy w tych trzech przykładach, co to jest masa bezwładna, a więc co to jest energia kinetyczna, czyli energia ruchu. Energia kinetyczna, moi drodzy, to jest masa razy prędkość. Dlatego tę energię kinetyczną, największą miał samochód, bo miał największą masę, mimo iż prędkość była ta sama, 20 na godzinę dla każdego z tych trzech pojazdów. Mniejszą energię kinetyczną już zgromadziliśmy w motocyklu, a najmniejszą w rowerze, chociaż ta prędkość była taka sama. I właśnie wytracenie tej prędkości, tej energii kinetycznej zgromadzonej podczas pchania do zera jest o wiele trudniejsze, jeśli ta energia jest większa. Poczuliśmy to samo, doświadczalnie lub oczywiście wyobrażając sobie to. A więc samochód miał największą masę bezwładną, prawda? Najtrudniej go się rozpędzało i najtrudniej wyhamowywało.
Dlatego, że masa bezwładna stawia opór zmianie prędkości. Im większa ta masa bezwładna jest, tym większy opór stawia zmianie prędkości. Trudno się ją rozpędza i trudno się ją wyhamowuje. Jeśli ta masa jest niewielka, jak w przypadku roweru, łatwo się to rozpędza i bardzo łatwo się wyhamowuje. Zapamiętajmy te trzy przykłady, bo to będzie nasza podstawa do rozważania o dalszych rozważań o kole zamachowym. A więc teraz, wiedząc już, że masa bezwładna przeciwstawia się zmianom prędkości, przystępujemy do rozważania tego, co robi koło zamachowe w silniku. W silniku spalinowym energia chemiczna zamieniana jest na mechaniczną w sposób cykliczny, tylko podczas SUW-u pracy, kiedy sprężona nad tłokiem mieszanina paliwowo-powietrzna zostaje zapalona, wybucha i to ciśnienie pcha tłok w dół. Potem następuje w silniku dwusuwowym, przecież SUW sprężania, jałowy, który już nie dostarcza energii, a pobiera. Skąd on ją pobiera? W silniku czterosuwowym jest jeszcze gorzej, bo potem następuje SUW wydechu, SUW ssania, SUW sprężania i dopiero znowu jest zapłon i SUW pracy. Skąd się bierze energia, że ten tłok się nie zatrzyma, że ten wał się nie zatrzyma? Ano właśnie z tak zwanych mas zamachowych. Te masy zamachowe w silnikach motocyklowych bardzo często są po prostu wkomponowane w sam wał korbowy. To są te tarcze masywne, w które wciśnięte są czopy główne i czop korbowy. Ich masa jest specjalnie dobierana właśnie do tego. Do czego? Otóż wiedząc, że następuje ta cykliczność SUW-ów pracy, konsekwencją tego jest, że wał korbowy przyspiesza podczas SUW-u pracy, kiedy tłok przekazuje tę energię chemiczną, zamienia ją na mechaniczną, a potem podczas pozostałych SUW-ów, czyli wydechu, ssania i sprężania, zwalnia bieg. A więc ta prędkość obrotowa w czasie jednego cyklu roboczego jest bardzo się zmienia w dużym zakresie. W silniku jednocylindrowym na przykład. Bo w przypadku jednego cylindra, w silniku czterosuwowym, te różnice są największe. Do tego celu, aby móc jakoś określić, wymyśleć jakiś parametr, którym będzie można się posługiwać, którym będzie można porównywać jeden silnik z drugim, wymyślono współczynnik nierównomierności biegu silnika, oznaczony taką właśnie śmieszną literką. Cóż to takiego jest? To jest iloraz, czyli wynik dzielenia. W liczniku mamy prędkość kątowa maksymalna, jaka pojawia się podczas jednego cyklu roboczego. Od niej odejmujemy prędkość kątową minimalną. I dzielimy to przez prędkość kątową średnią, czyli z całego obiegu. Uzyskujemy współczynnik, który jest liczbą bezmianową, czyli nie ma tam żadnych jednostek. To jest cecha współczynników. Współczynniki nie mają jednostek. Aby silnik miał zapewniony równomierny bieg na wolnych obrotach, kiedy te fluktuacje, te zmiany prędkości kątowej podczas jednego cyklu są największe, przyjęło się, że taki współczynnik powinien wynosić od 0,01 do 0,25. Jeśli ten współczynnik nierównomierności biegu silnika wychodzi nam większy niż 0,025, to znaczy, że musimy większą ilość energii zgromadzić w kole zamachowym. Bo silnik chodzi nierówno, potrzebuje większego momentu zamachowego. I tutaj przypomnijmy sobie te przykłady z początku naszego filmu o rowerze, motocyklu i samochodzie. Musimy tutaj wprowadzić pewien fizyczny parametr, bo bez tego po prostu dalej nie przebrniemy. Chodzi o energię kinetyczną. Energia kinetyczna, kinetyka, ruch, to jest energia wynikająca z ruchu. Ruch, czyli prędkość, powiązana jest ona ściśle z masą. W ruchu postępowym, tak jak na przykład przemieszczamy się po płaskiej drodze, energia kinetyczna to jest masa razy prędkość w drugiej potędze. Natomiast w ruchu obrotowym sprawy mają się trochę inaczej.
Tutaj muszę wprowadzić jeden wzór, ale obiecuję, że zrobię to tak, że nawet nie poczujecie. Po prostu o nim opowiem, zamiast się nim posługiwać. Znaczy, nawet jeśli nie będziecie na niego patrzeć, to i tak przekaz na tym ucierpieć nie powinien. Moi drodzy, energia kinetyczna w ruchu obrotowym. Czyli właśnie to, co się dzieje w kołach samochodowych, rowerowych, we wszystkim, co się obraca wokół jakiejś osi. Od czego zależy? No więc spójrzcie na ten wzór, który mówi nam, że energia kinetyczna w ruchu obrotowym to jest 1/2 razy masa razy promień do kwadratu razy prędkość kątowa do kwadratu. Rzecz jasna, nie będziemy tutaj niczego wyliczać, ale ten właśnie wzór odpowie nam na bardzo ważne pytania. Teraz mamy jakieś koło zamachowe. Ono ma jakąś średnicę, ma jakąś masę, ma jakiś moment zamachowy, czyli energię kinetyczną, bo tutaj te parametry są tożsame. A więc co zrobić z tym kołem zamachowym, żeby zwiększyć tę energię kinetyczną, jaka jest w nim zawarta? Aby ten moment zamachowy był większy, aby nasz silnik chodził spokojniej na wolnych obrotach. Patrząc na ten wzór, widzimy trzy możliwości. Oto możliwość pierwsza. Zwiększamy masę koła zamachowego. Spójrzmy na ten wzór raz jeszcze. Masa jest w pierwszej potędze, a więc zwiększając masę dwukrotnie zwiększamy ilość energii kinetycznej zgromadzonej w kole zamachowym, w tej masie zamachowej. Jest to sposób prosty. Natomiast jest to jeden z najgorszych sposobów, ponieważ zwiększa masę silnika. Oraz pamiętajmy, tak jak wspomnieliśmy, dwukrotne zwiększenie masy koła zamachowego jedynie dwukrotnie zwiększa energię kinetyczną w nim zgromadzoną. Jakie jeszcze są sposoby, które widać już w tym wzorze? Sposób drugi. Wystarczy, że zwiększymy promień, na którym będzie ta nasza masa zamachowa. Czyli po prostu zwiększamy średnicę koła zamachowego. I bez zwiększania jego masy uzyskamy większy moment zamachowy, większą ilość energii kinetycznej zgromadzoną w tym kole. Co więcej, tutaj jeśli zwiększymy ten promień, na którym ta masa będzie wirować, czyli jeśli po prostu zwiększymy średnicę koła zamachowego, nawet przy tej samej jego masie, powiedzmy, że zwiększymy ten promień dwukrotnie, to moment zamachowy, czyli po prostu energia kinetyczna, wzrośnie aż czterokrotnie, bo przecież promień jest w drugiej potędze. Bardzo ekonomiczny sposób pozwala zredukować masę koła zamachowego i jednocześnie zwiększyć jego moment zamachowy, zwiększyć jego energię kinetyczną. Ale tutaj pojawia się inny problem. Otóż większa średnica koła zamachowego wymaga większej obudowy. Można ją wystawić na zewnątrz, jak w tych starych silnikach. Ale tego się już dzisiaj nie robi. Uznaje się to za niebezpieczne. Zresztą słusznie. Schować takie coś w obudowie, no to wymaga wielkiego korpusu. Wygląda to nieestetycznie. No i też do tego trzeba doliczyć masę tego korpusu. To nie jest też dobry sposób, tak jak i pierwszy. Ale jest jeszcze trzeci sposób, który też wynika wprost z tego wzoru. Trzecim parametrem jest omega kwadrat, czyli prędkość kątowa w drugiej potędze. Czyli po prostu prędkość obrotowa. Tutaj, nie zwiększając masy koła zamachowego, nie zwiększając jego średnicy, czyli gabarytów, wystarczy, że dwukrotnie zwiększymy prędkość, z jaką będzie się to koło kręcić, aby energia kinetyczna zawarta w tym kole wzrosła czterokrotnie, bo przecież prędkość kątowa, czyli prędkość obrotowa, też jest tutaj w drugiej potędze. I to jest sposób, po który producenci bardzo chętnie dzisiaj sięgają. Małe gabaryty, mała masa, a wystarczy zwiększyć prędkość obrotową. I wówczas już
kiedy zbadamy ten parametr, o którym wspomniałem na początku, czyli ten współczynnik nierównomierności biegu silnika, okazuje się, że po zwiększeniu prędkości obrotowej, wolnych obrotów, spokojnie mieścimy się w odpowiednim zakresie. Silnik będzie chodził równo. I producenci bardzo często robią to właśnie w ten sposób. Dlatego dziś współczesne silniki motocykli, samochodów też, mają wyraźnie wyższe obroty biegu jałowego. W motocyklach często to jest 1500, 1600, 1800, gdzie kiedyś to było przecież 800 obrotów było wystarczające. Patrzmy na silnik małego Fiata. 900 obrotów na minutę. Czy na silniki Enfieldów, tak samo. Oczywiście w przypadku silników współcześnie produkowanych robi się to jeszcze z innego powodu, ponieważ przy wyższej prędkości obrotowej jest znacznie mniej toksycznych substancji w spalinach i łatwiej przejść jest te wszystkie rygorystyczne testy. Też pozwala to, umożliwia utrzymać katalizator w odpowiedniej temperaturze. To jest inne zagadnienie. Ale to jest jednym z nich. Ale po co robić coś takiego? Po co się w to bawić w ten sposób? Po co tak cyzelować to koło zamachowe? Przecież skoro im większe, im cięższe, tym większa równomierność biegu silnika, no to przecież można zastosować to koło z odpowiednim zapasem, prawda? Nie można. Kłóci się to bowiem z innym parametrem silnika, na którym bardzo zależy nie tylko konstruktorom, ale też i nam. Tym parametrem jest zrywność silnika. Co to jest zrywność silnika? To jest zdolność, łatwość, z jakim silnik wchodzi na obroty. Kiedy chcemy szybko przyspieszyć, wciskamy gaz, spodziewamy się gwałtownej reakcji silnika. Spodziewamy się, że wciśnie nas w fotel. Jeśli będziemy mieć koło zamachowe w tym silniku, o dużym momencie zamachowym, czyli o dużej energii kinetycznej, to przypomnijmy sobie przykład z pchaniem samochodu. To silnik będzie obrotów nabierał powoli. Natomiast jeśli będziemy chcieli szybko zmienić bieg, spodziewamy się, że włączymy, że wciśniemy sprzęgło i obroty spadną, żebyśmy mogli włączyć kolejny bieg. Okaże się, że jeśli zrobimy to zbyt szybko, obroty będą spadać powoli. Może nawet za mało spadną, niż to jest potrzebne. Duże, ciężkie koło zamachowe będzie nam w tej dynamicznej jeździe skutecznie przeszkadzać, ograniczając zrywność silnika. Dlatego nie chcemy, żeby to koło było za duże. Dąży się do tego, żeby było tylko takie, jak trzeba i ani trochę większe. Dlatego właśnie producenci chętniej podnoszą wolne obroty, aby tę równomierność biegu utrzymać, aby się po prostu silnik nie zatrzymał. Zamiast po prostu dorzucić trochę kilogramów czy trochę średnicy do koła zamachowego. Wolą właśnie to podniesienie obrotów, bo ono nie wpływa negatywnie na zrywność silnika. Silnik zachowuje równomierność biegu na wolnych obrotach przy jednocześnie dobrych parametrach dynamicznych. Silnik będzie szybko nabierał obrotów, szybko z nich schodził. Tu jeszcze jedna ciekawostka, bo oczywiście, jak można się domyślać, patrząc na ten pierwszy wzór, czyli na ten współczynnik nierównomierności biegu silnika, domyślamy się, że ta nierównomierność biegu, o czym wspomniałem już pobieżnie, jest większa w silnikach jednocylindrowych, jest w zasadzie największa w silnikach jednocylindrowych. Im więcej jest tych cylindrów, tym te fluktuacje są mniejsze. Fluktuacje, bo to są po prostu, to jest jakby to powiedzieć w mikroskali, oczywiście nie zobaczymy tego na obrotomierzu. To jest falowanie obrotów, że przy suwie pracy one są wyższe, potem coraz bardziej spadają, potem przy suwie pracy kolejnym znowu rosną. To jest niekorzystne. I te falowania obrotów, to jest taki umowny termin, największe są w silniku jednocylindrowym. Jeśli mamy już dwa cylindry, no to te falowanie obrotów jest o połowę mniejsze. Jeśli mamy 4, jeśli mamy 6, 8, 12, to praktycznie silnik poradziłby sobie niemalże bez koła zamachowego. Poza tym wtedy jest coraz większy też wał korbowy, prawda? I
ta masa zamachowa już jest zgromadzona w samym wale. Dlatego silniki duże, na przykład 5-litrowe, 5,7 litra V12 w Lamborghini, wcale nie ma gigantycznego koła zamachowego. Jakieś tam ma, bo gdzieś do czegoś trzeba przyczepić wieniec zębaty, po którym będzie chodził rozrusznik, no i w czymś trzeba zamontować sprzęgło. Więc już wtedy bardziej to koło zamachowe jest po prostu jakimś elementem konstrukcyjnym, niż pełniącym funkcję tą, którą zawsze koło zamachowe pełni. To jest po prostu wtedy już obudowa sprzęgła. Drodzy Państwo, bardzo często się słyszy, że podczas modyfikacji silnika, po jakichś tam powiedzmy usprawnieniach, mechanicy, ci, którzy robią silniki do sportu, zalecają, żeby odelżyć koło zamachowe. W sporcie, jasne, to jest bardzo dobry pomysł. Zrywność silnika się poprawia. Na drodze to jest bardzo zły pomysł. Po pierwsze, lekkie koło zamachowe sprawia, że osiągniemy niższą prędkość maksymalną. Tak. Ponieważ to koło zamachowe, stawiając opór zmianom prędkości, bardzo wygładza te fluktuacje momentu obrotowego na wale korbowym, ale też wspomaga wydatnie silnik, że te straty spadku obrotów są mniejsze. W konsekwencji silnik ten sam z cięższym kołem zamachowym będzie w stanie rozpędzić pojazd do większej prędkości. Co więcej, jeśli to koło będzie lżejsze, pierwsze co zauważymy, silnik może chodzić sobie nawet równo na wolnych obrotach. Jeśli włożymy bieg i zaczniemy puszczać sprzęgło, bardzo łatwo będzie silnik zatrzymać. Po prostu stanie. Większość współczesnych samochodów to ma. Jeśli nie dodamy odpowiednio, nie zwiększymy obrotów pedałem gazu, to silnik stanie. Starsze silniki tego nie robiły. Pozwalały ruszać nawet bez naciskania gazu. Bo starsza filozofia budowania silników zakładała, żeby te koła były jak największe. Żeby ten silnik chodził aksamitnie, miękko. Wtedy nikt nie troszczył się o dynamiczną jazdę miejską. Troszczono się bardziej o komfort. Aby zaoszczędzić paliwo z kolei, starano się, żeby te obroty, wolne obroty, były jak najniższe. To z kolei było możliwe dzięki ciężkim, masywnym kołom zamachowym. Dzisiaj podchodzi się do tego zupełnie inaczej. Liczy się zrywność. Liczy się spełnienie norm toksyczności. Dlatego obroty muszą być wyższe. I liczy się mała masa jednostki napędowej, co wydatnie jest w stanie podnieść ciężkie koło zamachowe. To wszystko.